Święta, święta i po świętach. A skoro po świętach, to coś trzeba zrobić z choinką, zwłaszcza tą żywą. I choć w wielu domach przystrojone drzewka wciąż jeszcze cieszą oko, to bytom swoją coroczną akcją przypomina, że choinka za kilka dni wcale nie musi wylądować na śmietniku. Każdy, kto kupił żywą choinkę z zachowanym systemem korzeniowym, może ją po świętach przywieźć do bazy zaplecza technicznego Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów i albo zadzwonić na dzwonek, albo po prostu zostawić choinkę pod bramą. Te choinki następnie trafią do szklarni i zostaną wczesną wiosną posadzone w reprezentacyjnych punktach miasta, między innymi na Placu Akademickim, Placu Słowiańskim, czy też na skwerach przy Promenadzie w Rozbarku, bądź w Łagiewnikach. To już piąta odsłona akcji Nie wyrzucaj choinki po świętach, a ta cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców, którzy do tej pory wzbogacili miejską zieleń o ponad 200 dodatkowych drzewek. Warto pamiętać nie tylko o tym, że choinek nie powinno się wyrzucać, gdy nadają się do zasadzenia, ale również o fakcie, by nie robić tego na własną rękę, na przykład w lesie. Pamiętajmy, że musimy to drzewko najpierw wystawić gdzieś na zewnątrz, żeby je zahartować, żeby nie obumarło. Później dopiero możemy myśleć o tym, żeby je gdzieś posadzić. Odradzamy, żeby sadzić je w lasach, dlatego że leśnicy sami sadzą na powierzchni różne drzewa, w zależności od tego, jaki gatunek tam jest potrzebny. Natomiast jeżeli chodzi o nasze ogrody, no to być może ta choinka będzie świetnym uzupełnieniem tego składu gatunkowego, który mamy na swoim miejscu, a być może warto porozmawiać także z zarządcami terenów zielonych na osiedlach, bądź w mieście, żeby takie drzewa znalazły swoje miejsce właśnie w tej przestrzeni miejskiej. Bytom zachęca do korzystania z tej możliwości, ponieważ to działania proekologiczne, a przy okazji można na bieżąco doglądać, jak nasze drzewko rośnie.